Chwała Panu Bogu. Pragnę dzielić się Bożym Słowem ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. I dzisiaj dalej będę kontynuował Słowo Boże z listu Jana, rozważanie. I w życiu nieraz możemy sobie zadawać wiele pytań. I takim sednem tego listu to myślę, że jest: skąd wiesz, że Bóg jest Twoim Ojcem? Czy wiesz, że Bóg jest Twoim Ojcem? Czy jest Bóg Twoim Ojcem? A może ktoś inny jest Twoim Ojcem? Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że Bóg jest naszym Ojcem? I patrząc na każdy rozdział, mogliśmy zobaczyć, jak Jan pokazuje, czym się charakteryzuje Bóg. Jeżeli Bóg się tym charakteryzuje, Jego dzieci, ci, którzy narodzili się na nowo, narodzili się z Boga, powinni cechować się tymi samymi cechami. Zobaczyliśmy światło, miłość, sprawiedliwość. Jan właśnie na to zwraca uwagę. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to tak samo i człowiek powinien postępować sprawiedliwie. W trzecim rozdziale Jan mówił o takim dniu, że przyjdzie taki czas, że my, którzy narodziliśmy się na nowo, spotkamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, spotkamy się z naszym Bogiem, ujrzymy Go twarzą w twarz. To będzie wspaniały dzień. Ale on tak samo w tym trzecim rozdziale mówi konkretnie i pokazuje nam, jak powinniśmy żyć, jak postępować, jakie powinno być nasze życie. I on konkretnie nauczał nas, że jeśli żyjemy w grzechu, to jest coś z nami nie w porządku. On konkretnie mówi, kto żyje w grzechu, jest dzieckiem diabelskim. A kto postępuje sprawiedliwie, nie czyni grzechu, jest dzieckiem Bożym. I mówi, każdy, kto w nim mieszka, nie może grzeszyć. Kto żyje w Jezusie Chrystusie, kto żyje w Bogu, nie może grzeszyć. Ale kto grzeszy, Jan nam mówi, nie widział Jezusa, ani Go nie poznał. Jan pisze ten list, aby umocnić braci i sióstr, kościoły, które były w tamtym czasie, ostrzega przed zgubnymi herezjami, przed różnymi zwodniczymi naukami, które dopuszczały życie takie niemoralne, beztroskie, które po prostu w tamtych czasach podważyły boskość Jezusa Chrystusa, podważyły to, że Jezus przyszedł w ciele, podważały to, że Bóg może za kogoś umrzeć, uważali, że Bóg jest duchem, często Boga nie kojarzyli nawet z miłością, tylko po prostu z jakimś wrogiem, gniewnym Bogiem, silnym, mocnym, potężnym. Ale Jan tu pokazuje i my wiemy, że Bóg jest Bogiem nie tylko groźnym, srogiem i wylewa gniew, ale jest tak samo Bogiem miłości. Jan tu bardzo kładzie nacisk na miłość. I wiele w trzecim rozdziale mogliśmy zobaczyć jeszcze, jak Jan konkretnie mówi, my wiemy, że przeszliśmy śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Bracia, każdy z nas może się sprawdzić, jeżeli miłuję brata, mam tą pewność, że przeszłem śmierci do żywota. Ale kto nie miłuje, ten pozostaje w śmierci. Kto nie miłuje, to nie jest cecha charakteru Bożego. To jest cecha tego drugiego władcy ciemności, szatana. Pisze, że kto nienawidzi brata, jest zabójcą. To tak samo jest cecha, która nie charakteryzuje dziecka Bożego, tego, kto się z Boga narodził. Jan podaje nam tu, jak miłujesz, i daje przykład miłości praktycznej. Często ludzie może są, postępują, wydają się za wierzących, za sprawiedliwych, a mają dobra, widzą brata w potrzebie, a zamykają przed nim serce. I tu Jan właśnie też nas naucza, abyśmy właśnie widząc kogoś w potrzebie, nie zamykali w serca swojego. I właśnie praktycznie w tym objawia się jej miłość w stosunku do drugiego człowieka, do bliźniego, brata, siostry, męża, żony i innych ludzi. Nawet wrogów mamy miłować, bo taka jest miłość Boża. I Jan nam jeszcze daje pokazuje nam, że kto przestrzega Jego przykazań, Bożych przykazań, mieszka w Bogu, żyje Bogu, a jednocześnie Bóg żyje w nim. Gdy przestrzegamy Bożych przykazań, Bożych praw, to naśladujemy Boga, naśladujemy Boży charakter. I tu w czwartym rozdziale będę czytał, Jan jeszcze dalej mówi o miłości, ale najpierw mówi o fałszywych prorokach nauczyciela. W tym rozdziale, jakbyście policzyli, jest aż wymienione 25 razy słowo miłość, agape.
I to jest ciekawe. Bóg pragnie, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Czym jest ta miłość? W tamtych czasach, właśnie gdy był gnostycyzm, ludzie, heretyckie nauki mówili, że Bóg nie jest miłością. I dlatego Jan pokazuje, że jest miłość. Ludzie się opierali na filozofii, na mądrości ludzkiej, dochodzili do wyższego poznania, uważali, że tylko duchowy to jest ten, kto osiągnie jakieś tam wysokie poznanie. To swoje poznanie nawet więcej jak uważali wyższe jak poznanie Biblii, jak to, co miało miejsce w Biblii. Prawdy Boże po prostu podważali i nie uznawali. Myślę, że ten list i ten rozdział cały jest i dla nas, bo w dzisiejszym czasie też widzimy, świat całkowicie odrzucił Boga, jest ewolucja, jest materializm. Po prostu ludzie żyją jak chcą, mogą grzeszyć i myślą, że to jest sprawiedliwe, ale nie. Grzech jest grzechem, grzech jest bezprawiem i zasługuje na karę, na gniew Boży. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Potem poznacie Ducha Bożego. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest z was, większy jest, niżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi. I świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie słucha Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I Jan tutaj nam wyjaśnia, że są duchy. Jest Duch Boży, jest Duch Święty. Ale jest tak samo duch antychrysta, duch fałszu. Jest duch prawdy i duch fałszu. I widzimy, że Jan ostrzega braci, sióstr przed fałszywymi naukami, przed zwodniczymi duchami. Byli fałszywi nauczyciele, którzy głosili właśnie te herezje, które podważały boskość Jezusa, które podważali to, co Jezus uczynił na Golgocie, na krzyżu. I dlatego za każdą tą fałszywą nauką, każdymi fałszywymi prorokami stoją nieczyste, złe duchy. Duchy, które po prostu mają swoje źródło w diabłu, w szatanie. I Jan tu mówi konkretnie, to daje sposób, w jaki sposób rozróżnić tego ducha. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. W tamtych czasach właśnie, gdy przyglądali się tych naukom, mogli zobaczyć, jeżeli oni uważali, że Bóg jest tylko duchem, że nie może mieć ciała, że nie mógł umrzeć za grzechy ludzi, a więc to było jasne, że to jest duch antychrysta. Ale ludzie głosili i prawdy Boże, i swoje kłamstwo, i swoje filozofie. I dlatego to było ważne, żeby mogli to rozpoznać. Ale Jan pokazuje nam tu w 4 wierszu, że my jako dzieci Boże zwyciężyliście i wy zwyciężyliście ich. Gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Jan tu konkretnie jeszcze mówi, że dzieci Boże, ci, którzy narodzili się na nowo, w nich mieszka ktoś inny, ktoś większy, jest w nim Duch Święty. I po prostu oni mogą to wszystko zrozumieć, zwyciężyć i ostać się i za prawdziwą nauką. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie słucha nas, nie słucha. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Jan tu mówi konkretnie, że on, kto słucha nas. Co Jan mówił? Właśnie Jan był naocznym świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Chodził, widział, jak Bóg przyszedł na ziemię, że Bóg przyszedł w ciele, że Pan Jezus narodził się z Marii, że po prostu wzrastał, żył, miał konkretne ciało, że rozpoczął służbę, miał swoich apostołów, głosił, uzdrawiał, czynił cuda, nauczał Bożej prawdy, Bożych przykazań. Jan był naocznym świadkiem tego, że Pan Jezus jako ten baranek umarł na krzyżu na Golgocie, aby były zbawieni ludzie. Zmarł dla naszego zbawienia. I Pan Jezus został ukrzyżowany,
złożony do grobu, ale także zmartwychwstał i żyje. Jest w niebie, króluje. I to jest właśnie to, co głosił apostoł Jan, inni nauczyciele, apostołowie. I to jest ta prawda. I po prostu po tym można poznać. I tutaj on mówi konkretnie, że kto jest z nas, słucha Boga. Słucha nas. Jeżeli ktoś słucha i przekazuje naukę apostolską, to jest z Boga, w tym jest prawda. Ale jeżeli ktoś przekręca naukę, która jest oparta na Bożym Słowie, na nauce apostołów, proroków, ten nie jest z Boga. Mogą ludzie coś tam o Bogu mówić, ale gdy właśnie dodawają swoją filozofię, dodawają swoje wymyślone jakieś rzeczy i tolerują wszelki grzech, rozpustę, to nie jest z Boga. W wierszu 7 Jan mówi następującą rzecz. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas i swego Syna Jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Umiłowani. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował i my, powinniśmy się nawzajem miłować. Tu w tym miejscu Jan konkretnie mówi, że Bóg jest miłością. Mówi, że zobaczcie, do kogo mówi. Umiłowani, umiłowani. Co on mówi? On nam nakazuje i mówi, żebyśmy się nawzajem miłowali. I skąd miłość pochodzi? Mówi, że miłość pochodzi od Boga. Ona jest z Boga. Co się dzieje? Co możemy powiedzieć o tym człowieku, który miłuje? Jeżeli miłuje, jaki... Co Słowo Boże o tym mówi? I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. No, właśnie zobaczyłem tą frazę, z Boga się narodził, z Boga się narodził w liście Jana i to po prostu mi bardziej rozjaśnia ten temat, o którym mówił Pan Jezus do Nikodema, że kto się narodzi z wody i ducha, może zobaczyć Królestwo Boże i wejść do Królestwa Bożego. I tutaj Jan właśnie kontynuuje to. Z Boga się narodził ten, który grzechu nie popełnia. Kto postępuje sprawiedliwie, z Boga się narodził. A w tym właśnie jeszcze 4 rozdziale mówi, że każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Jeżeli znamy Boga, miłujemy, to z Boga żeśmy się narodzili. Możemy potem się sprawdzić. A jeżeli jest nas złość, nienawiść, nieszczerość, nie widzimy potrzeb innych ludzi, nie pomagamy, nie ma tej praktycznej miłości w nas, to musimy też zadać sobie pytanie. Kto nie miłuje, tutaj możemy zobaczyć, kto nie miłuje. Ten człowiek nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga. A więc po prostu kto nie miłuje, musi dokładać starać, żeby poznawać tego Boga. W tym się objawiła miłość Boga do nas i Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. I tutaj możemy zobaczyć, że Bóg dał dowód swej miłości w stosunku do nas, grzeszników, że swojego jedynego Syna Jednorodzonego posłał na świat. Tak jak już mówiłem, Pan Jezus przyszedł, poczęty z Ducha Świętego tu na tej ziemi i zmarł za nas po to tylko, abyśmy mieli życie wieczne. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. Pan Jezus posłał swojego, Pan Bóg posłał swojego Syna, który zmarł za grzechy nasze. Ważną rzeczą jest to, że każdy grzesznik, wszyscy byliśmy grzesznikami, każdy, który kto się nie narodził na nowo, z Boga, jest grzesznikiem. Jest w takim stanie, że zasługuje na śmierć, bo jest napisane, że każdy grzech pociąga za sobą śmierć. I Bóg daje dowód swojej miłości w stosunku do tych grzesznych ludzi, którzy są wrogami, którzy są nieprzyjacielami Boga. Żeby po prostu oni mogli żyć, to posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu,
który przelewa swoją krew, który składa swoje ciało w ofierze. Tak jak w Starym Testamencie za grzechy ludzi były składane baranki, one ponosiły śmierć, była przelewana krew, tą krwią kropiło się wieko skrzyni przymierza, dostępowali pojednania z Bogiem. Tak samo tutaj Pan Jezus po prostu stał się tą ofiarą, stał się tym barankiem i dzięki temu Jego ofiara była zadośćuczynieniem Bogu za nasze grzechy. Wystarczyła. On zmarł za grzechy wszystkich ludzi. Dzięki temu my możemy dostąpić przebaczenia grzechów. Nasze winy zostają przebaczone, odpuszczone. Staliśmy się sprawiedliwi dzięki Jezusowi Chrystusowi i możemy żyć wiecznie. To wszystko zawdzięczamy dzięki miłości Bożej. I tutaj w następnym wierszu zachęca nas Jan. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, myśmy powinni nawzajem się miłować. Zachęca nas do miłości wzajemnej, do miłości takiej bezinteresownej. Bo właśnie Bóg, tak jak tu nieraz było wspomniane, umiłował ludzi taką miłością bezinteresowną, miłością, która jest w czynach, który udowodnił swoją miłość, posyłając Jezusa Chrystusa. On to zrobił dla nas, grzeszników, pomimo to, że myśmy na to nie zasłużyli. On okazał łaskę. Ta miłość jest ofiarna. I właśnie On zachęca nas tak samo i my, żebyśmy jedni drugich miłowali, nie oczekując od kogoś, że ktoś będzie nas miłował, ale mamy miłować swoich braci, siostry, wszystkich nawzajem, nawet wrogów. Właśnie taką miłością, jaką ma Bóg. A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela. To też, gdy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. I Jan znowu zachęca i mówi, myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna. Kładzie tu nacisk, abyśmy właśnie też, jeżeli to wiemy, żebyśmy świadczyli, że jest to prawdą, że przyszedł kiedyś Pan Jezus, który zmarł za grzechy. Żebyśmy to wyznawali, żebyśmy nie wstydzili się tych prawd, które są Boże, mówić innym ludziom. Bo powinniśmy zdawać sobie sprawę, że cały świat jest grzechem, jest duchowo umarły, żyje w grzechu, jest duchowo umarły, zasługuje na śmierć. I tylko dzięki wierze w to, co uczynił Jezus Chrystus, tam na krzyżu Golgocie może być zbawiony. I właśnie Jan zachęca nas do tego, żebyśmy się dzielili tymi wspaniałymi prawdami z innymi ludźmi. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Mieszka, żyje, trwa. Zobaczcie, jaka to jest współzależność. Jeżeli po prostu rozmyślamy o Bogu, jeżeli żyjemy, to żyjemy w życiu i postępujemy sprawiedliwie. Tutaj Słowo Boże nam mówi, że Bóg mieszka w nas. Jego charakter, Jego natura w nas po prostu się objawia, przejawia. I właśnie żyjąc na świecie może to być widoczne w stosunku do innych ludzi. I myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka Bogu, a Bóg w nim. I znowu ta fraza się powtarza. Kto mieszka w miłości, żyje w miłości, trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Jak to ważne. Pan Jezus dał przykazanie miłości i cały czas właśnie tutaj wszystko skupia się wokół tej miłości. A więc to nie są jakieś nie wiadomo jakie cuda, coś nie wiadomo jakieś przeżycia, ale to jest po prostu realne nasze życie oparte na miłości, na dobroci, na szanowaniu, zrozumieniu jeden drugiego, pomaganiu sobie wzajemnie, żebyśmy tworzyli taką jedność, rodzinę, społeczność, Kościół. I gdy tak postępuje, to tutaj Jan nam konkretnie, jeżeli tak postępujemy, Bóg mieszka w tobie, a my w Bogu. To jest po prostu, mamy społeczność z Bogiem, mamy łączność z Bogiem. Po prostu ta natura Boża wypływa z nas, bo kochamy swojego Boga i wiemy, że tyle Mu zawdzięczamy. Gdyby nie nasz Bóg nie posłał swojego Syna, to poszlibyśmy do piekła na potępienie. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. W innym przekładzie tutaj jest też napisane, im dłużej żyjemy z Chrystusem, tym bardziej nasza miłość rośnie i pogłębia się.
Dlatego w dniu sądu nie będziemy czuć wstydu, ale z ufnością i z radością staniemy przed Nim, gdyż On kocha nas, a my Jego. I to, jakie wspaniałe są słowa, które nam dawają takie potwierdzenie, jeżeli żyjemy w miłości, jeżeli postępujemy tak jak nasz Bóg, który jest miłością, to nie mamy się czego bać, nie potrzebujemy mieć lęku, bo po prostu z każdym dniem żyjemy z Chrystusem i bardziej ta miłość po prostu jest z nas widoczna, upodabniamy się do Niego, ta miłość się pogłębia i mamy tą pewność, że taki jest Bóg i że kiedyś, gdy się z Nim spotkamy, to po prostu On nas przyjmie, bo my jesteśmy Jego dziećmi, narodziliśmy się na nowo. On w nas mieszka, a więc nie mamy się czego bać. Do tego właśnie nas zachęca Jan i mówi, żebyśmy właśnie taką wiarę mieli. W miłości, 18 wiersz, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Czyż możemy się bać kogoś, kto nas kocha? Jego bezgraniczna miłość usuwa wszelki strach przed karą. Jeśli jednak się boimy, znaczy to, że nie w pewni przekonani jesteśmy o Jego miłości co do nas. Jeżeli po prostu boimy się, jeżeli jest nasz strach, w sercach strach przed jakąś karą, przed sądem, to jeszcze po prostu jesteśmy niedoskonali w tej miłości, niedojrzali. Jeszcze nie znamy Boga tak, jak powinniśmy poznać. Myślę, że znamy. Powinniśmy uwierzyć, że tak jest, przyjąć tą wiarą. I oczywiście, gdy po prostu wiemy, że Bóg taki jest, że Bóg mieszka w nas, że On jest miłością, my naśladujemy Jego, zachowujemy Jego przykazania, okazujemy miłość, to po prostu mamy tą nadzieję, że po prostu, gdy kiedyś spotkamy się z Nim, to po prostu On nas przyjmie, zobaczymy Go. On po prostu, tak jak oglądałem taką spektakl, bramy nieba, płomienie piekła. I tak bardzo mi się właśnie podobał ten moment, który tak mi uświadamiał. Taka staruszka szła, może to już wspominałem, a może żeście widzieli, szła, całe życie służyła swojemu Bogu, kochała, postępowała Boga, już starsza była w wieku i umarła. I nagle po prostu się pokazuje niebo, anioły, aniołowie, tron Boży, księga życia. Każdy musiał tam stanąć. I każdy stanie, bo tak mówi Biblia. I ten moment, że jej imię było zapisane w Księdze Żywota, ona idzie, a Pan Jezus tam wychodzi i tak ją obejmuje. Taka radość, takie szczęście. Myślę, to było tylko tak pokazane w jakiejś inscenizacji, ale to jest prawda, bo tak mówi im, tak mówi nam Biblia, że przyjdzie taki dzień, jeżeli postępujemy tak, jak Pan nas do tego zachęca według Jego słowa, nie czynimy bezprawia, to kiedyś przyjdzie taki dzień, że Pan Jezus nas przywita. Spotkamy się z Nim. Może po prostu uściskamy razem. Zobaczymy Go. Będzie ta wielka radość i szczęście. To jest nasza nadzieja i musimy w to wierzyć. Ale na ziemi, póki żyjemy i oczekujemy przyjścia naszego Pana, musimy postępować tak, jak to widzimy w Słowie Bożym. Nie możemy tolerować grzechu, zła, niemoralności i żyć sobie tak, jakbyśmy sobie chcieli, a może tak, jak jacyś filozofowie nas nauczają. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata, kłamcą jest. Tu Jan znów przypomina nas, żebyśmy miłowali się, bo Bóg nas pierwszy umiłował. On wcześniej nas umiłował, ale mówi, że zastanów się. Jeżeli mówisz, że miłuje Boga, a nienawidzi brata, kłamcą jest. Kogo, w jaki sposób jest nazwany człowiek, który nie miłuje brata? Jest kłamcą. Czasami można sobie mówić, miłuję Boga, słowami można dużo mówić, ale nienawidzi brata, nie ma z nimi relacji, po prostu czuje jakieś uprzedzenia i to jest złe, to powinno być po prostu naprawione. Dalej to Jan nam mówi, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest konkretny wniosek. Jeżeli tu na ziemi nie miłujesz brata, to nie możesz miłować Boga.
bo Bóg miłuje i tego brata, i wroga, i wszystkich, i nieprzyjaciół. Tym bardziej my, jako dzieci Boże, musimy miłować. Nie możemy się na kogoś gniewać. Musimy każdemu przebaczyć, jeżeli ktoś do nas ma. Musimy, póki żyjemy, regulować wszystkie nasze jakieś zaniedbania, grzechy. Bo to po prostu by było kłamstwo, jakbyśmy tu nie miłowali innych ludzi, może ludzi, sąsiadów, braci, męża, żony. Też tak czasami jest, ludzie się kłócą, nienawidzą, gniewają, oczerniają. To po prostu nie jest z Boga. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował swojego i brata. I tak właśnie Jan mówi, że kto miłuje Boga, powinien miłować brata. Jeszcze parę wierszy przeczytam z listu Rzymian. Jan właśnie zachęca nas do miłości, abyśmy miłowali braci, siostry, miłowali wszystkich. A tu zobaczymy jeszcze, jaką miłość miał Bóg i kiedy umiłował ludzi. Przypomnijmy sobie te słowa z listu do Rzymian, 5 rozdziału, 6 wiersza. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów jest umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I tutaj z listu apostoła Pawła możemy się dowiedzieć, że kiedyś, po prostu gdy byliśmy grzesznikami, nie poznaliśmy jeszcze Pana Boga, nie poznaliśmy Jego. I tutaj właśnie on mówi, że Chrystus umarł, gdy ludzie jeszcze byli Jego wrogami. Chrystus umarł wcześniej, umarł za bezbożnych. Na tym polegała właśnie miłość Boża. I dlatego umarł za nas, grzeszników, aby każdy grzesznik mógł dostąpić usprawiedliwienia. I wszystko to się stało dzięki właśnie krwi Jezusa Chrystusa i śmierci. I dzięki temu po prostu zostaliśmy przez Boga zachowani od gniewu. Od gniewu, który spotka wszystkich tych, którzy nie chcą służyć Bogu, którzy nie wierzą w Niego. I dostąpieni pójmy zbawienia. Zostaliśmy pojednani z Ojcem dzięki Jezusowi Chrystusowi tam na krzyżu, gdzie zmarł za nas. Jeszcze wrócę do jednego wiersza z listu Jana, bo właśnie ominęłem go, a tak właśnie patrzę, że w tym 3-4 rozdziale Jan kładzie jeszcze nacisk na pewną sprawę. On mówi tu, że większy jest ten, który mieszka w was, a w wierszu 12 i 13 pisze następujące słowa. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swojego nam udzielił. I tutaj Jan jeszcze daje to taką wskazówkę, że potem poznamy, że mieszkamy w Bogu, z tego, że Ducha swojego nam udzielił. Bóg nam dał swojego Ducha. Ducha swojego dał tym, którzy narodzili się na nowo, którzy stali się Jego dziećmi. I w liście Rzymian, 5 rozdziale, w 5 wierszu są następujące słowa. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tutaj też słowo nas naucza, że miłość rozlana jest w naszych sercach.
Ona jest rozlana przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I to jest ważne, że Duch Święty jest z nas i ta miłość po prostu powinna z nas wypływać. I z Galacjan. Owocem zaś Ducha jest miłość. To jest 5 rozdział, 22 wiersz. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I właśnie tutaj tak zobaczyłem, porównając te miejsca. Jan mówi, że Bóg nam swojego Ducha dał. Że możemy poznać, że On w nas mieszka, jeżeli mamy Ducha. Ale co jest ważne, po czym, tak dokładnie, bo możemy różne rzeczy po prostu myśleć, może jakieś coś tam czynię, ale ważną rzeczą jest owoce. Pierwszym owocem jest miłość, radość, pokój. Tym powinniśmy się cechować jako dzieci Boże. Jeżeli ten Duch Święty jest w nas, powinna wypływać radość. Powinniśmy się cieszyć z tego, że Bóg nam dał zbawienie. Mamy pokój z Bogiem. Nie boimy się grzechu. Bóg nam daje cierpliwość. Duch Święty. Powinna w nas być widoczna ta cierpliwość. Powinna być widoczna uprzejmość, dobroć, łagodność, przemyśliwość. Tak patrzyłem sam na siebie. Myślę, jeżeli mam Ducha, czy mam te owoce? Czego mi jeszcze brakuje? I myślę tak samo po tym Duchu Święty, po owocach. Możemy się skontrolować, jakie jest nasze życie. Tak więc po prostu powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, że On nas tak kocha, miłuje. Za ten wspaniały list, który nas naucza, jak mamy żyć, postępować. I daje nam taką pewność, że gdy trwamy w Jego Słowie, gdy miłujemy, to razem z Nim będziemy. Żebyśmy się nie bali przed karą, żebyśmy po prostu mieli tą nadzieję, że ten dzień nadejdzie, będziemy razem z Nim. A na ziemi, żeby nasze życie było nacechowane tymi samymi cechami, które po prostu ma Bóg. To wszystkie te cechy, to są cechy i charakter Boga. Tak samo po prostu te cechy i owoce Ducha Świętego, żeby były w nas widoczne. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.